Państwo muszą wiedzieć, że Białystok ma silne tradycje związane właśnie z poetą Franciszkiem Karpińskim. Jest to jeden z największych poetów polskich i tutaj w Białymstoku na dworze Izabeli Branickiej, żony hetmana Klemensa Branickiego, tutaj gościł i tutaj w Białymstoku, tutaj niedaleko w starym kościele zostało pierwsze wykonanie słynnej pieśni kolędy Bóg się rodzi, moc ukleje. Oprócz tego Franciszek Karpiński napisał szereg pieśni religijnych, które obecnie są to pieśni bardzo poranne, śpiewane w kościołach w całej Polsce i akurat większość osób nie kojarzy, że te pieśni religijne powstały w Białymstoku i autorem był ich poeta Franciszek Karpiński. Także tutaj nasz komitet wyborczy proponuje, żeby uczcić poeta Franciszka Karpińskiego w Białymstoku i wybudować pomnikoweczkę tutaj przy kościele, starym kościele, czyli między kinem Ton a starym kościołem. I to będzie wiadomo, że będzie to dobra promocja miasta Białymstoku i w ogóle województwa. Bo w województwie należy utworzyć szlak kulturowy Franciszka Karpińskiego, bo Franciszek Karpiński był związany nie tylko z samym miastem Białystok, ale również był związany z takimi miastami jak Zabudów, Supraś, Tykocin, Choroszcz,